Moim gościem jest Krzysztof Majchrzak, aktor i juror 19. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Reżyserskiego Interpretacje. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, co wyskoczyło mi w Google'ach, kiedy wpisałam nazwisko Krzysztofa Majchrzaka w wyszukiwarkę? Nie wiem. Mistrz aktorstwa charakterystycznego. No właśnie, to był pierwszy... O to chciałbym Ingmara zapytać, bo już długie lata się tułam w niewiedzy, co to jest aktorstwo charakterystyczne. Może pogadamy o tym? No właśnie bardzo chętnie, bo co to jest właśnie? Czy w ogóle... Kot to jest kot, krowa to jest krowa. Co to jest aktorstwo charakterystyczne? No właśnie, możemy dzisiaj w ogóle mówić o takim podziale na aktorów charakterystycznych i niecharakterystycznych? Ja chciałbym dowiedzieć się, co to jest aktorstwo charakterystyczne. Nie namawiam pani do stworzenia pełnej definicji tego, ale od dawna mnie to fascynuje. Co więcej, cholernie mnie irytuje, co to znaczy charakterystyczne, czyli nie serialowe, nie ogólne, nie mainstreamowe, czyli jakoś trudne, czy jakoś aktor charakterystyczny powinien mieć garba albo klapkę na oku, przez którą się kryje oko soczodołem tylko. Nie wiem, co to znaczy. To jest jedyna rzecz, która irytuje pana na rynku teatralnym? Dzielenie aktorów po prostu? Nie jedyna. A co jeszcze? Uczestnictwo reżyserów w tak zwanym dyskursie społecznym. Znaczy wszystkich, którzy opowiadają się po lewej albo po prawej stronie rynku politycznego, czy raczej cyrku politycznego, wszystkich artystów, chciałem ostrzec, istnieje w filmie Istvana Szabo pod tytułem Mefisto. Finałowa scena, w której Klaus Maria Brandauer, pupilek nazistów dotychczasowy, znajduje się na środku przepastnego stadionu. I nagle zapalane są w jego kierunku potężnie świecące reflektory. Do tego stopnia, że blokuje mu to wgląd w trybunę. I on stoi, nie wie, co się dzieje, a koleś w czarnym mundurze mówi: no podskakuj, pajacu, podskakiwałeś całe życie, podskakuj i teraz. Więc ostrzec chciałem wszystkich aktorów, reżyserów, dramaturgów i dramaturszki. Jest taki nowy rodzaj papugi, papuga dramaturszka. Nie wiem, co to jest dramaturszka, no ale dobra. No, prawdopodobnie kobieta, która kieruje samochód, nazywa się nie kierowca, ale kierownica. No taka mała dygresja. Więc uczestnictwo w centrum sporu politycznego może zaowocować pozycją Klausa Brandauera w finałowej scenie Mefista. Może się skończyć totalną opresją. Znaczy, zachęcam wszystkich artystów tak zwanych, bo to słowo traktuję z ograniczonym zaufaniem, do opowiadania o euforii i tragedii ludzkiego losu. To tyle. I już. Więc to mnie denerwuje. Obecność stale tego czynnika, czy lewo, czy prawo, czy katolskie, czy nazistowskie, czy hipsterskie, czy oświecone, czy tępe. My myślę, że nie powinniśmy, nie tylko jako aktorzy, tylko reżyserzy, w ogóle wszyscy, którzy pracują w przestrzeni kontaktu artysty tak zwanego z człowiekiem, powinniśmy zajmować się ludzkim losem. Tak jak zajmuje się nim Kurt Vonnegut czy Thomas Mann. No ale patrząc na artystów, coraz bardziej są zaangażowani społecznie. Kiedy patrzy pan na to młode pokolenie, pokolenie angażujące się, pokolenie, które cały czas jest wychowywane w takich właśnie ideach, myślę, że komunitaryzmu czy multikulturowości. Jaki to jest obraz pokolenia? Jak pan je widzi? Nie tylko wśród aktorów, tylko w ogóle pokolenia młodych twórców. To dotyczy również starych twórców. Istnieją jakby dwa kierunki. Jeden to jest artystyczny eksces w stylu, nie wiem, Stasia Witkacego. Eksces artystyczny, którym żywi się sztuka. A drugi to jest
lansiarstwo połączone z szokerstwem. Obie te drogi nigdy się nie spotkają, bo są mało też na kursie kolizyjnym, to jeszcze rozbieżnym kompletnie. Więc tak to widzę. Bez specjalnego podziału na tak zwanych młodych reżyserów starych. Lansiarzami potrafią być starzy i lansiarzami potrafią być młodzi. I tymi, którzy prosto mówią do człowieka, niczym Swinarski czy Grzegorzewski. Nawiasem mówiąc, obaj z przeszłością plastyczną w swoim życiu. No, żeby już dłużej na ten temat dogadać. Ja chciałbym się spotykać z artystą, który wyjaśnia mi tajemnicę mojej radości i mojej tragedii istnienia. Chciałbym. I o tym samym chcę mówić do swojego brata, siostry na widowni. Myśli pan, że sztuka, która nie bazuje na efekciarstwie, na tym lanserstwie czy celebrytyzmie, lansiarstwie, czy w ogóle ma szansę przetrwania? Czy dzisiaj żyjemy w czasach, w których faktycznie taka jakość w stereotypowym tego słowa znaczeniu ma jeszcze szansę, żeby przetrwać? Oczywiście, że tak. Proszę zauważyć, że od czasu formacji De Niro, Hoffman czy Pacino został zrobiony przez 15 lat potężny, ja mówię o aktorstwie na przykład, potężny skok stylistyczny. A te nowe nazwiska to Holly Hunter na przykład w fortepianie, Seymour Hoffman w Mistrzu, czy choćby Harvey Keitel w filmach Paula Ostera, Brooklyn Boogie, Smoke. Więc gdy się ogląda działanie tych artystów, ma się do czynienia przede wszystkim z dojmującym, prostym atakiem prosto na ludzkie serce i mózg, atakiem w najlepszym sensie, angażowaniem człowieka i zmierzchem epoki pokazywania. Triumf epoki bycia. Tak samo jak wśród reżyserów istnieje ścisły podział na tych, którzy wiedzą jak, i na tych, którzy wiedzą, jak Jarocki czy Grzegorzewski, co. I to są znowu dwie różne drogi. Więc to jest podział, który przebiega niezależnie od tej melodii pokoleń, czy grup wiekowych, czy nawet formacji społecznych. Kiedy patrzy pan na to, jaki obraz prezentują aktorzy w mediach, mówię tutaj o komercyjnym rynku reklam. Często ogląda pan reklamy telewizyjne? Jasne. Sam robiłem przed laty reklamę. A dzisiaj aktorzy biorący udział w reklamach powinni się trochę za nie wstydzić? Przynajmniej niektórzy? O tyle się powinni wstydzić, o ile tracą swoje ludzkie DNA. Jak rozanielona sopranistka śpiewa, komunikując się z przestrzenią prawie boską o sklepach Żabki, no to myślę o niej idiotko. Jeżeli stosuję środki właściwe do tego rodzaju komunikacji, to mówię, mądra dziewucha, zrobiła kupę kasy i się nie zbłaźniła. A co to znaczy być uczciwym w pracy ogólnie? To znaczy być towarzyszem tego kogoś na widowni. Jeżeli na przykład wielu moich kolegów nie zgadza się z tym, ale uparcie wprowadzam tę bezlitosną formułę. Przypuśćmy, że jest pani aktorką. Zrobiła pani nowy film i mówi do mnie, zapraszam pana na 3 godziny do ciemnej, dusznej sali, bo chciałem pokazać panu moją nową propozycję. I ja tam przychodzę. To przez te 3 godziny, tutaj pewien skrót, musi pan zapewnić mi wygodne siedzenie i odrobinkę wody chociaż, kiedy będę spragniony. A kiedy siedzenie jest niewygodne i nie ma wody, to ja się czuję zamknięty przez panią na 3 godziny. Oczywiście to wygodne siedzenie i woda przeniosę może w przestrzeń spraw ważniejszych, czyli co mi pani w czasie tych 3 godzin po ciemku mówi. Jeżeli nic mi pani nie mówi, to ja mówię, hej siostra, dlaczego mnie zamknęłaś na 3 godziny w ciemnej sali? Weź się, goń.
nie rób tego więcej żadnemu człowiekowi. No tak oto najprościej wygląda ta sprawa. Często są takie sytuacje, w których czuje się pan niewygodnie jako widz, patrząc na nowe dzieła twórców, kolejne, które wychodzą, nie tylko młodych, ale w ogóle. Tak, oczywiście, bardzo często. Niestety taką śmiercionośną dla pola sztuki i idei współpracy artystów ze swoim odbiorcą jest brak odpowiedzialności za niego, brak za to, co się ma do powiedzenia. No przeważa niestety ta cholerna zewnętrzność. Myśmy w pracy w Akademii Teatralnej dopracowali się takiej metody. Ja mówiłem o bezwzględnym imperatywie, jaki jest efekt pracy artysty. No więc, jeżeli się przyjmie, że to jest poruszenie, czyli zmiana dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i siebie, no to jest dość... To jest dość odważne zobowiązanie i zasadnicze. Mi studentka kiedyś, bardzo zresztą zdolna, cudownie mi się z nią pracowała, ale on powiedział: profesorze, ja nie chcę dawać poruszenia. Ja tak łaziłem z tym chyba ze 3 tygodnie, nie wiedząc, co jej odpowiedzieć, a nie jestem specjalnie zwolennikiem zaznaczania swojego przewagi jako wykładowca w stosunku do studentów. Staram się dzieciaki traktować jak siostry, braci. No wreszcie wymyśliłem. Zebrałem ich i mówię: chłopaki, dziewczyny, powiedzcie, co daje krowa? Mleko. Dobra. Co daje górnik? Węgiel i pracę. Moment. Konkret węgiel, konkret mleko. Co daje drwal? Drewno. Tak jest. Konkret. No dalej byśmy na przykład. Co daje lekarz? Zdrowie. Tak, tak. Produkty są, konkrety są. A co daje artysta, aktor? Wrażliwość. A skąd? Co mnie pani wrażliwość obchodzi? Ja proszę o konkret. Swoją wrażliwość, która prowadzi do poruszenia. Zmiany, do zmiany. O, to jest to słowo. No, ale ja już wcześniej pani o tym powiedziałem. No więc właśnie poruszenie. Pani była przygotowana do tego, bo rozmawialiśmy o tym. Ale dziewczyna powiedziała: profesorze, co, uparcie twierdzę, co jeśli ja nie daję poruszenia albo nie chcę dawać poruszenia. Ja mówię: po pierwsze, świata nie obchodzi, że jesteś aktorką. Możesz sobie być, nie wiem, pilotem szybowca albo niczym sprzątaczka mopem przemierzać kilometry korporacyjnych korytarzy. Ale jeżeli nie dajesz poruszenia, nie chcesz, to obawiam się, kochana rybko, że jesteś mniej potrzebna na świecie od krowy. Jak to? No mówię, ona daje mleko. A ty co dajesz? No nic. No właśnie. Tak się to skończyło. Przypomniałem sobie ten fragment z zajęć, żeby jakoś skrótowo powiedzieć o zjawisku, o który pan pyta. A jak pan się odnosi do zjawiska celebrytyzmu i do tego, że coraz częściej wpadamy w taki wir publikowania swojego życia, nie tylko artystycznego, ale też prywatnego na Instagramie, na Facebooku, w różnych mediach społecznościowych, że ciągle musimy zaznaczać to, że jesteśmy? No to jest generalnie choroba tak zwanego pokolenia tabletu. Proszę zauważyć, że... Bardzo się lubimy z niektórymi studentami, oni wszystko mówią: nie patrz ten tablet, ale niech profesor mówi, ja słucham. I kciuk pracuje. Więc jesteśmy już pomału odzwyczajeni od odpowiedzialności za wspólny kontakt. Obojętnie w tramwaju, na ulicy, w bójce, czy w dyskursie. To jest przede wszystkim ten tablet, to szkło, które nam zabiera. Co więcej, powiem pani, natrafiłem na takie programy, gdzie można realizować swoje fantazje seksualne w specjalnych programach, które symulują prawdziwy kontakt. No więc jeżeli koleś, który mieszka w pięknej willi, może skonfrontować się, że tak powiem, erotycznie z obiektem swoich marzeń, no to po co mu się umawiać w kawiarni, 5 godzin rozmawiać i w ogóle
wypalać benzynę. Rozumie pani? To jest pewien atrofia uczuć, które pokolenie tabletu w postaci śmiertelnej choroby toczy. A co do sprzedawania swojego prywatnego wizerunku, no każdy odpowiada za swoje życie. Zresztą wścibscy dziennikarze z portali typu Plotek błyskawicznie nie dadzą im żyć. Będą ich zniesławiać we dnie i w nocy. Gorzko tego pożałują. Jeżeli znany celebryta pisze o tym, z jaką kobietą co robił, no sam sobie chłopak jest winien. Wie pani, co czeka frajera na ulicy? Nic przyjemnego. Właśnie. Przepraszam, że takie, nie, dobrze, takie, dobrze. Takie małe ostrzeżenie z prawobrzeżnej Warszawy. Ja też jestem z Warszawy, z Pragi, więc rozumiem, o, super. Co... No to w główkę można dostać. Cegłówkę. Z bańki. Z banieczki. Na zakończenie naszej rozmowy pytanie o to, czy na aktorach będzie się pan koncentrował podczas oceny przy festiwalu Interpretacje? Nie, no, będę się koncentrował na tym, na czym się koncentruje siedmiolatek, który pierwszy raz został zebrany do Teatru Kukiełkowego. Na tym, czy moje serce pracuje, czy to, co przewidział dla mnie dramaturg lub papuszka dramaturszka. I aktorzy, co się robi z moim sercem, z objęciem, zrozumieniem świata i siebie na tym. Więc to jest spojrzenie, przepraszam, nie chcę tu pokazać się jako infantylny typ, ale siedmiolatka podczas pierwszej wizyty w Teatrze Kukiełkowym. Takie jest spojrzenie. To takiego dziecięcego sposobu patrzenia w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu panu życzę i tego szybszego bicia serca podczas nie, pozostałych spektakli. To po prasku się pożegnajmy. Żółwik. Żółwik, oczywiście. Ja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Majszak, aktor i juror festiwalu Interpretacji.